witam Państwa. Dzień dobry, szczęść Boże. Oczywiście, jak zwykle, witam bardzo serdecznie, zimowo, też lutowo. Zobaczmy, ten miesiąc już się rozkręca, nawet dobrze się rozkręcił, bo mamy dzisiaj już 12 dzień tegoż miesiąca, zatem prawie już połowa. I oczywiście też witam wciąż jeszcze karnawałowo, podkreślam wciąż, dlatego że ten okres radości, jak wiemy, zrodzony ze świąt Bożego Narodzenia, powoli dobiega końca, zostało już niewiele, tylko 9 dni, a potem, proszę Państwa, rozpoczniemy nowy okres liturgiczny, rozpoczniemy Wielki Post, czas rozważania męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czas bardzo trudny, jeżeli chcemy go przeżyć właściwie, czas wymagający, ale czas, jeżeli go w ten sposób przeżyjemy, w sposób odpowiedzialny, na pewno nam przyniesie bardzo wiele pożytku wewnętrznego. Do tego Wielkiego Postu warto już powoli przygotowywać się, pomyśleć o popiele, którym zostanie mi Pani w Kościele na naszych głowach, pomyśleć o tych słowach, które usłyszymy podczas właśnie tego rodzaju obrzędu. Pamiętaj, człowieku, że z prochu powstałeś i w proch obrócisz się, bądź też takie wezwanie bardziej troszeczkę, może nie tyle optymistyczne, ile bardziej takie ludzkie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie to nawracanie się, to jest wezwanie Chrystusa. My jesteśmy wciąż w okresie zwykłym i właśnie Chrystus, nauczając nas, czy tłumacząc nam, jak osiągnąć zbawienie, On informuje nas, że to zbawienie osiągnąć trzeba koniecznie, bo po to On przyszedł i po to my na tym świecie żyjemy, ale właśnie to, to zdobycie tego zbawienia ma nastąpić poprzez nawrócenie, nie poprzez niegrzeszenie, proszę Państwa, bo my nie jesteśmy w stanie nie grzeszyć. Pismo Święte wyraźnie mówi nam, że nawet sprawiedliwy na 7 razy na dzień upada. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest bez grzechu, ten jest kłamcą, także nie ma kogoś, kto by powiedział, że jest bez grzechu. No oczywiście Pan Jezus, On jest bez grzechu, bo On jest święty, bo On jest Bogiem. Nawet powiedział, kto z was udowodni mi grzechu. No i oczywiście też Matka Najświętsza, jako wolna od grzechu pierworodnego, a w ten sposób też wolno od grzechu uczynkowego, bo właśnie grzech uczynkowy jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Dlatego też mamy nawracać się, czyli walczyć z grzechem, walczyć ze złem, żeby temu złu nie dać się zwyciężyć, ale żeby to zło zwyciężać dobrem. Są to słowa świętego Pawła, słowa, które powtarza tak bardzo często błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dlatego właśnie to nawracanie się, nie nawrócenie, ale nawracanie się, niech będzie takim procesem, niech będzie taką postawą naszego życia doczesnego i wtedy, proszę Państwa, na pewno nasze życie będzie bardziej odpowiedzialne, ale na ten temat tak bardziej w sposób rozwinięty w okresie Wielkiego Postu. W każdym razie już tak, jak to się mówi, zajawka niechaj do naszego ucha i do naszego serca i do naszego umysłu dotrze. Proszę Państwa, warto też zauważyć, te ostatnie dni karnawału, to takie będą bardzo ważne dni, choćby 16 dzień lutego, też święto pączka, prawda? My w takim dniu objadamy się pączkami. Życzę Państwu, żeby właśnie to objadanie się nie było obżeraniem się, prawda? Nie ustawiajmy tej rekordy, bo nieraz my idziemy, jak to się mówi, na rekordy. Owszem, pączki, tradycja, święta rzecz, ale wszystko, jak to się mówi, żeby miało i ręce, i nogi, a nade wszystko głowę. To będzie 16 lutego, a 21, proszę Państwa, dzień lutego to tak zwane ostatki, czyli dzień albo święto Faworka, ewentualnie właśnie taki dzień zapustny, który wprowadzi nas, czy który bezpośrednio już zapowie okres Wielkiego Postu, bo po 21 lutego będzie 22 dzień lutego, a 22 dzień lutego to środa popielcowa, kiedy to właśnie zaśpiewamy, posypmy sobie głowy popiołem, a może nie tyle sobie my, ale niech kapłan to uczyni, a my zechciejmy właśnie postawić nasze szanowne główki, jak powiedziałem, usłyszeć te słowa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To, proszę Państwa, tyle, jeżeli chodzi o takie informacje. No warto też zauważyć, że to jest 13 dzień lutego, to jest dzień Fatimski, dzień Matki Bożej Fatimskiej, więc też zechciejmy właśnie, żeby Matka Boża Fatimska towarzyszyła nam w ostatnich dniach właśnie tego czasu karnawału. Proszę Państwa, dzisiejsza niedziela to jest to szósta niedziela zwykła, gdy będziemy się, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii, przepraszam, przewrócić muszę karteczkę. Ewangelii według świętego Mateusza. Oto on, jak zwykle, bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Warto też tutaj też poinformować Państwa, że jest Ewangelia o wiele dłuższa, a ja przeczytam krótsze wersje, dlatego że czas
nie pozwala na to, żeby bardziej się rozwodzić, bo jesteśmy, jak wiemy, ograniczeni w czasie w ogóle i w przestrzeni też. Ewangelia, jak powiedziałem, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by dopuścił się zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto gniewa się na swojego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam mówię, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu cudzołoży, już dopuścił się z nią grzechu. Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto, pochodzi od złego. Jeśli więc twoje oko jest powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć. Lepiej jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało wrzucone do piekła. Jeżeli twoja prawa ręka jest powodem do grzechu, odetnij i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby twoje ciało miało iść do piekła. Proszę państwa, no właśnie, Ewangelia, która stawia nam bardzo takie wymagania, bardzo ostre. Ktoś by powiedział, że nierealne, no choćby właśnie z tym okiem czysto ręką, że jeżeli moje oko jest powodem do grzechu, mam je wyłupać. Proszę państwa, tak stańmy w prawdzie. Gdybyśmy potraktowali poważnie tego rodzaju wezwanie Chrystusa, to gdybyśmy mieli nawet tysiące oczu, do tej pory byśmy sobie wszystkie wyłupali. Gdybyśmy mieli tysiące rąk, do tej pory byśmy sobie te wszystkie ręce podcinali. Gdybyśmy mieli tysiące nóg, byśmy też to samo zrobili. Dlatego jest to właśnie tak zwana to przesada żydowska, jest pewnego rodzaju taki obraz. Poprzez ten obraz Chrystus podkreśla, że jak bardzo ważną sprawą jest być człowiekiem odpowiedzialnym, jak bardzo ważną sprawą być człowiekiem dojrzałym, jak bardzo ważną sprawą mieć czyste ręce, czyste oczy i nogi, które prowadzą zawsze w właściwym kierunku. Jak bardzo ważną sprawą jest być człowiekiem sprawiedliwym, jak bardzo ważną sprawą jest być człowiekiem, który patrzy normalnie na drugiego człowieka, choćby mężczyzna na kobietę, czy też odwrotnie, kobieta na mężczyznę. Ja wiem, że tutaj właśnie to patrzenie czasem jest takim patrzeniem, które ma w sobie, że tak powiem, podtekst grzechu. Chrystus dzisiaj nas informuje, żebyśmy byli roztropni, żebyśmy czuwali nad sobą, nad naszym patrzeniem, nad naszym mówieniem, nad naszym zachowaniem, kochani. Czuwajmy, czuwajmy, naprawdę czuwajmy, a to czuwanie przyniesie na pewno właściwe owoce. Owoce, które będą tymi owocami, które sprawią, że w swoim czasie Pan Bóg je bardzo poważnie potraktuje, bardzo poważnie oceni, doceni i oczywiście też nagrodzi. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień wciąż jeszcze karnawałowy. Zostańcie z Bogiem.